takich sytuacjach spotykamy ich najczęściej. Jednak strażacka służba to nie tylko wyjazdy do akcji. Strażakiem jest się każdego dnia, w każdej sekundzie. I to ta dewiza często ratuje życie innych. Bohaterski strażak ze Szczelec do Polski pojechał ze swoim psem do weterynarza do Katowic. Po wyjściu z gabinetu zobaczył, że z jednej z kamienic naprzeciw wydobywa się smuga dymu. Zapytał wtedy starszego mężczyznę stojącego w oknie, czy trzeba mu pomóc. Ten odpowiedział, nie trzeba, jest wszystko w porządku. Ale to nie dało mu spokoju. Biegł do domu i wyciągnął go z pożaru. Albo inny bohaterski strażak z Kutna otrzymał dramatyczny telefon o dziecku tracącym przytomność. Spokój i opanowanie strażaka uratowało życie niespełna rocznego malca. Raz w roku na pamiątkę wspomnienia świętego Floriana strażacy świętują. I tak, jak coraz częściej na co dzień, nie ma tu znaczenia, czy są ochotnikami, czy strażakami Państwowej Straży Pożarnej. Coraz bardziej to zróżnicowanie państwowej, ochotniczej mi się wyrównuje. Oczywiście różnimy się tradycją, krajobrazem, zwyczajami, sposobem patrzeniem na świat. Natomiast ta idea pożarnictwa polskiego, pozycja Jego patrona, świętego Floriana, wszędzie jest niezmienna. Dzisiaj nastąpiło tu przekazanie sztandaru. Ceremoniał nigdzie w województwie małopolskim nie powtórzony. Ceremoniał czysto krzanowski. Przekazanie sztandaru do opieki na następny rok. Aby święty Florian czuwał nad strażakami, w tym roku przyjmuje to gmina Gospodarz, gmina Babice. Za tym powinna iść idea i definicja sztandaru jako symbolu naszej wspólnoty strażackiej, wierności. Wierności ideom strażackim, nie przez nas wypracowanym. Szacunku dla strażaka, wyróżnienia, kiedy stoi się i trzyma jego drzewiec. Mam nadzieję, że kolejna sztandarowi wiedzą, co mówię i czują podobnie. Po uroczystym powitaniu, przemowach oraz odczytaniu okolicznościowego listu od prezydenta Andrzeja Dudy wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, wyróżnienia, a także awanse w stopniach służbowych. Jednym z odznaczonych był powiatowy kapelan ochotniczych straży pożarnych ojciec Zbigniew Krzystek. A zasłużonych odznaczał m.in. brygadier Władysław Kulik. Czy łączenie tych dwóch zawodów to ułatwienie czy utrudnienie w codziennym życiu? Ja myślę, że no, trudno mówić przez pryzmat ułatwienia czy utrudnienia. Posługa kapłańska czy w kościele, czy w terenie, no, to jest jeden i ten sam wymiar. Ksiądz zawsze jest do dyspozycji 24 godziny na dobę. Bo święcenia cały czas działają, prawda? Więc myślę, że tutaj nie ma jakiegoś takiego większego zgrzytu. No pewnie, że istnieje może większa trudność, bo trzeba wyjeżdżać w teren, trzeba być dyspozycyjnym na każde wezwanie, czy przez stanowisko wojewódzkie kierowania, jeżeli potrzeba, trzeba wsiąść w samochód i jechać. No ale myślę, że no, jest to też taki dreszczyk adrenaliny, że człowiek jest potrzebny mimo wszystko. Wśród zaproszonych gości byli samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, przedstawiciele innych służb i instytucji powiatowych. Nie mogło zabraknąć również pracowników cywilnych, emerytów i rencistów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie. Składam z tego miejsca serdeczne podziękowania
A wszystkim awansowanym i odznaczonym jeszcze raz bardzo gratuluję. To także dobry moment, by zastanowić się nad nowymi wyzwaniami i planami na kolejny rok. Chciałbym, żeby Szanowska Straż Pożarna, dokładnie jednostka ratowniczo-gaśnicza w Szanowie, zdobyła specjalizację w zakresie ratownictwa technicznego drogowego. To są takie możliwości rozwoju naszej jednostki ratowniczo-gaśniczej w Szanowie. Mamy do tego potencjał, mamy do tego ludzi. Teraz musimy tylko dopełnić formalno-prawnie wszystkich dokumentów. I myślę, że to jest takie marzenie i taki cel, który chciałbym zrealizować w 2019 roku. Moje marzenie jest takie, że kiedy będę odchodził z tej służby, żebym miał świadomość, że nie będzie takiego przypadku, że remiza będzie pełna sprzętu, a jak będzie wywołanie do alarmu, nie będzie kto miał tego sprzętu uruchomić. I tego sobie życzę i przede wszystkim nam, którym to bezpieczeństwo od nich zależy. A zależy bardzo. Symbolem współpracy między strażakami państwowymi i ochotniczymi stał się samochód marki Star. Wóz strażacki służył do tej pory w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Wadowicach. Od teraz woził będzie strażaków ochotników z Roskochowa. Michał Płoszaj, Chrzanowska Telewizja Lokalna.